lockdownie Galeria Jacques otwiera swoje progi z najnowszą wystawą malarstwa Przemysława Garczyńskiego Figury pierwsze. Jest to zbiór interesującego malarstwa, w którym króluje linia i kolor. Obrazy te oparte są na odważnych kompozycjach, cieniowaniach, tonach, fluorescencyjnych chwilami kolorach. Można powiedzieć, swobodnie prowadzą dialog z wielkimi nazwiskami, takimi jak Henryk Starzewski czy Wojciech Fangor, o inspiracjach do tego klasycznego medium, jakim jest malarstwo, i o planach za chwilę porozmawiam z artystą. Figury pierwsze będzie miał swoją kontynuację. Tak, będzie miał swoją kontynuację. No, te obrazy zostały przygotowane specjalnie tu na wystawę. One jakby są fragmentem tego cyklu, ale jeszcze nie czuję, że ten motyw został tak przemalowany. Na razie mam dużo szkiców, dużo pomysłów i czekam, aż ten temat się trochę wyeksploatuje. Malowanie i tworzenie obrazów ma siłę oddziaływania. I to jest zupełnie coś innego jednak niż grafika komputerowa, niż świat wirtualny. Uważam, że malarstwo i na przykład i współczesne media w rozumieniu wideoartu czy wirtualności samej w sobie jako zjawisko, uważam, że się uzupełniają, że jedno wynika z drugiego. I tak samo jak kiedyś fotografia pomogła się rozwinąć malarstwu, ale też postawiła nowe problemy, tak samo uważam, że wirtualność też zmienia podejście do malarstwa. I to wymusza mocniejsze poszukiwania sensu obrazu w rzeczywistości, czy sensu nawet dla malarza. Twoje obrazy działają jak taka grafika wręcz. Tak. To jest ciekawe, bo w sumie taka synteza graficzna, taki skrót ideowy, skrót symbolu, on gdzieś towarzyszy, tak jak obserwuję sobie kulturę, czy wizualną, dokładnie malarstwo, czy grafikę, ona gdzieś towarzyszy od zawsze. Zawsze towarzyszy skrótowość, symboliczność pewnego bycia w przestrzeni, że ślad poziomy jest śladem, opisuje ten znak rzeczywistość naszą, czyli ziemię. Pionowy jest śladem działalności człowieka, czyli życia, bycia, i to jest... I mi się wydaje, że to od wieków, i właśnie dlatego też ta wirtualność dla mnie jest w sposobie inspirująca. Uważam, że malarstwo w jakiś sposób przenosi do tego świata wirtualnego, nierzeczywistego, tak samo jak współczesna technologia. Wychodzenie z malarstwem poza ramy obrazu, poza ramy White Cube'a, jest interesujące, potrzebne? Tak, myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej. I myślę, że malarstwo jest siostrą architektury i było od zawsze. To było rodzeństwo, prawie że bliźniacze. Mówiąc nawet o historii malarstwa w przestrzeni, malarstwa ściennego, takiego w stricte rozumieniu klasycznym, ale współcześnie. No i też to moje działanie jest takie mocno oparte o moim malarstwie, mimo że to jest billboard, mimo że to jest wydruk, to jednak to jest oparte dokładnie na tym, czym ja się, co maluję, czym się zajmuję. Tytuł tego działania to był obraz testowy i postanowiłem wykorzystać tu całą taką fajną grę między właśnie architekturą, między miastem, między ustawą krajobrazową, między takim działaniem mocnym, między grafiką. I ten wynalazek linii, bo jednak linia, kontur jest jakimś pewnym wynalazkiem, pewnym osiągnięciem intelektualnym człowieka. To nie jest jedno z ważniejszych odkryć, tak jak koło czy ogień, moim zdaniem, opisywanie rzeczywistości linią, a rysunek, czyli linia, jest najbardziej demokratyczną dziedziną, która towarzyszy każdemu od dziecka. My się tylko w tym specjalizujemy, rozwijamy, analizujemy to. Każdy rysował, ale tak samo widzimy pierwszych artystów, którzy zaznaczają ślad właśnie linią, która się gdzieś tam zamienia w malarstwo. I myślę, że ta pierwotność jest fajna. To nie jest właśnie takie prostackie podejście, tylko uważam, że odwołanie się do pewnego to fundamentu, tak. jakim jako ludzie mamy i możemy opisywać świat. I myślę, że w tym właśnie się też skupia ten cały cykl Figury pierwsze. On właśnie miał mieć tą stronę tak pierwotną, ale nie w rozumieniu zwierzęcym, tylko w rozumieniu takim podstawowym, fundamentalnym. A ten fundament możemy tylko i wyłącznie zrozumieć przez właśnie refleksję, przez intelekt, przez tą wiedzę, którą mamy, czyli przez jakąś dojrzałość.